Mickey, how do you feel after today's match? Not really brilliant. At least we got a remis, but you know, we were looking to get away with a win and 3 points, but it doesn't work today. And it looks like the whole year has been the same, and it doesn't want to go all the way through. And what about your bikes? Everything is okay with them, or you need to change something, modify? Well, I blew an engine up, so that one will need a little bit of modifying over the night. But yeah, I mean, you see, it's so important points. If that engine wouldn't blown up and we had a 4-2 as the standing was at that moment, we would won with 2 points, and that's how it looks the whole year for us. And I think, and yeah, everyone is fighting, but it doesn't work at the moment. Zapytałam Rickiego, jak czuje się po dzisiejszym meczu. Powiedział, że no niestety to tylko jeden punkt, remis, miały być 3. Natomiast jeżeli chodzi o jego silniki, to jego najlepszy silnik dzisiaj wybuchł. Jechał na silniku zastępczym, mimo to dawał sobie bardzo dobrze radę na naszym opolskim torze. Trochę walki na torze było. Kibice byli, myślę, zadowoleni z dzisiejszego spotkania, remis w spotkaniu. Dopiero rozstrzygło się wszystko w dwóch ostatnich wyścigach. Ogólnie no, jako drużyna dobrze pojechaliśmy. Trochę pecha miał Michał Mitko dzisiaj, który został odwieziony do szpitala. Ze swojej postawy nie mogę być do końca zadowolony, jakoś nie umiem wyczuć luzów. Nawet jeśli ze startu dobrze wyszłem, to po trasie jakoś wszyscy mi uciekali. W tym jednym biegu, co 2 punkty przywiozłem, to coś zagrało, tak to. Czy remis satysfakcjonuje Cię? Myślę, że remis nas satysfakcjonuje, bo tym bardziej, że u siebie z Opolem przegraliśmy 5 punktami bodajże. Także nie jest źle, w tym roku startujemy pierwszy sezon tak naprawdę od samego początku, od startu tej drużyny w lidze. Jesteśmy praktycznie, dzisiaj jechała młoda drużyna, Grzegorz Stróżyk i ja, no, wszyscy jesteśmy młodzi, mamy prawo popełniać błędy i tak jakoś potrafiliśmy dorównać gospodarzom.